Czy masz fałszywe przekonania, które blokują twój angielski? Uświadomienie sobie przekonań, które mogą ograniczać proces nauki angielskiego, jest kluczowe dla udanej edukacji i osiągnięcia sukcesu. Jestem Tomasz Inglesz-Wyszkowski i mogę pomóc ci pozbyć się fałszywych przekonań. Oto często spotykane fałszywe przekonania. Sprawdź, czy i tobie przeszkadzają w wspomnieniu marzeń? Muszę mieć talent do języków, żeby nauczyć się angielskiego. Nieprawda. Każdy może nauczyć się nowego języka, niezależnie od swojego tak zwanego talentu. Kluczem jest regularna praktyka, cierpliwość i odpowiednio dobrana metoda nauki. Nie mogę mówić płynnie, dopóki nie nauczę się wszystkich gramatycznych reguł. Nieprawda. Koncentracja na doskonałości gramatycznej często hamuje proces nauki. Ważne jest, aby zacząć mówić, nawet jeśli popełniasz błędy. To naturalny etap nauki. Nie mam czasu na naukę angielskiego. Nieprawda. Często nie jest to kwestia braku czasu, ale priorytetów. Nawet dwie regularne sesje nauki w tygodniu mogą przynieść znaczne korzyści. Muszę wyjechać do kraju anglojęzycznego, aby nauczyć się angielskiego. Nieprawda. Choć nauka w kraju, gdzie język jest używany na co dzień, może być bardzo pomocna, można skutecznie uczyć się angielskiego bez wyjeżdżania za granicę. Mam za dużo lat na porządne opanowanie angielskiego. Nieprawda. Nauka jest procesem dożywotnim i nie ma ograniczeń wiekowych. W każdym wieku możemy nauczyć się nowych umiejętności, w tym języka angielskiego. Nie mogę się nauczyć angielskiego, bo mam blokadę językową. Nieprawda. Wielu dorosłych uczących się nowego języka ma tak zwaną językową tremę. Pamiętaj, że każdy kiedyś zaczynał i to jest normalne. Ważne jest, aby nie pozwolić temu strachowi zatrzymać cię przed praktycznym używaniem angielskiego. Muszę znać wszystkie słowa, żeby mówić płynnie. Nieprawda. Nawet rodowici użytkownicy języka angielskiego w codziennej komunikacji używają tylko niewielkiego procenta dostępnych słów. Koncentruj się na naturalności używania angielskiego. Nauka angielskiego jest nudna i nieefektywna. Nieprawda. Nauka języka nie musi być nudna. Jeśli jest dostosowana do Ciebie, Twoich zainteresowań, marzeń i dążeń, wówczas proces nauki jest bardzo angażujący, satysfakcjonujący i interesujący. Popełnianie błędów jest złe. Nieprawda. Jak pokazują najnowsze badania, błędy są wręcz niezbędną częścią procesu nauki. Zamiast bać się ich, powinniśmy je odpowiednio traktować i na ich podstawie budować naszą umiejętność. Pamiętaj, że te przekonania są tylko mitami i nie powinny ograniczać twojego procesu nauki. Kluczem do opanowania na angielskiego jest podejście do nauki z otwartym umysłem, cierpliwością i determinacją. Jeśli chcesz porozmawiać o swoich przekonaniach na temat angielskiego lub rozpoznać swoje potrzeby szkoleniowe, skontaktuj się ze mną bezpośrednio. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.